Teraz idzie, teraz idzie. Wtorek, 18 września, prasówka dziś z naszej siedziby, z siedziby Gazety Lokalnej Krotoszyn, Mały Rynek 13, pierwsze piętro. Daniel Borski, witam Was gorąco. Zanim przedstawię dzisiejszego gościa i będziemy sobie rozmawiać o wydarzeniach, które za nami, pozwolę sobie zacytować lead z materiału o tym, jak policjanci uratowali 34-letniego mężczyznę i chciałbym przytoczyć ich nazwiska, bo wyczyn godny najwyższych słów uznania. Zaczyna się tak, który mamy na stronie czwartej. Sierżant sztabowy Radosław Świerczyński i starszy policjanci z Koźmińskiego Komisariatu Policji uratowali życie mężczyźnie, który mężczyźni wykazali się dużą uwagą, reakcją w bardzo trudnej sytuacji. Tak, tam pan Świerczyński, Matuszak. Drodzy panowie, super i można było mówić o tym, że przedstawiciele działają tak właśnie jak wy. Także słowa uznania. Dzisiaj poprowadzę. Nie? Witam serdecznie. Krakowska, jak wielu z wielu eventów, wydarzeń społecznych, jednym słowem, wielu mikrofonem, na zawiaduje, zarządza, zawiera wszystkie detale, prawda? To chyba takie przedstawienie. Zawsze za tą lokomotywą no, też i to mam nadzieję, że im się dobrze ze mną współpracuje, bo ja mogę powiedzieć, że wokół są super ludzie. No bo bez ludzi pojedyncza jednostka pewnie by sobie rady nie dała. Na pierwszej stronie dwa ważne wydarzenia, bo macie przekazy medialne. Bieg na rzecz harcerzy, o nim piszemy szczegółowo na stronie trzeciej, oczywiście na gielokalna.pl również. Monika, w tym maczałaś palce, jednym słowem. No, jednym słowem był to mój pomysł. Po tym pożarze 14 lipca jakoś próbowałam pomóc harcerzom, ponieważ moje dzieci są zaangażowane bardzo w harcerstwo, więc myślałam, no, co najbardziej umiem, jakąś imprezę po prostu zorganizować. A skąd pomysł na bieg akurat? No bo od jakiegoś czasu ja sama jestem miłośniczką biegania, uczestniczę w różnych biegach, jeżdżę na biegi, biegam i myślę, że to jest w tej chwili modnym jakby sportem. No i właśnie pokazaliśmy, jak właśnie można zjednoczyć się w jednym celu sportowcom. Jakby liczba uczestników, to tutaj jest twój cytat, że przerosła wasze oczekiwania. Ile tu startujących było? 258 dokładnie startujących, jeżeli chodzi o ten bieg główny 5 km. Około 150 dzieci, które wzięły udział w biegu Zucha. Przygotowaliśmy się, powiem szczerze, na 150 osób, że tylu będzie uczestników, bo były zgłoszenia wcześniej internetowe i tam było około 100, no więc dołożyliśmy 50, no a tutaj po prostu oczekiwania nasze przerosły nasze przygotowania, ale już jutro będą do odbioru medale dla biegaczy dorobione są, także jest wszystko, czyli mam nadzieję, w porządku. Społeczność powiatu krotoszyńskiego się zdecydowanie spisaliście. Nasi reprezentanci gielokalni również wzięli w tym biegu udział, 5-kilometrowa trasa i udało się uzbierać ponad 4500 zł. Tak, 4600 z jakimiś tam groszami. Wszystko przekazaliśmy oczywiście dla harcerzy, dla chówca. Komendant Marcin z Natalią się wszystkim, myślę, zajmą tak, żeby odpowiednio zostały rozdysponowane te środki. No dobra, ale to nie była jedyna impreza, w której brałaś udział w weekend, bo odbył się też event charytatywny, związany z maratonem fitness i tutaj jakbyś mogła przedstawić, co tam się działo, na rzecz kogo była kwesta, kto przybył? Tutaj zbieraliśmy pieniążki na warsztat terapii zajęciowej, ale tutaj głównym pomysłodawcą była Angelika Szydlak. To ona sprowadziła do Krotoszyna właśnie te gwiazdy fitnessu i to ona jakby koordynowała zapisami, przyjmowaniem biletów i tam w Power Jumpie właśnie zawsze wszystko było u Angeliki rozprowadzane. Pomogło nam w tym Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw z Magdą Głowienkowską. No i oczywiście dostaliśmy dofinansowanie z małych zleceń z Urzędu Miasta i Gminy. I jak pod kątem frekwencji? Na tym całodniowym, tak? Tak, znaczy to był taki generalnie niedzielne popołudnie spędziliśmy na hali i tam dziewczyny naprawdę
szacunek dla nich, bo ćwiczyły przez pełne prawie 3 godziny z różnymi instruktorkami. Udało nam się zebrać 5 tysięcy. Oprócz tego jeszcze była kwesta pod... Na rzecz Olka w Zambii. Tak, na rzecz Olka, tam też około 2 tysięcy, także w sumie przez cały weekend udało nam się zebrać 12 tysięcy i bardzo się z tego cieszymy, że jednak są jeszcze dobrzy ludzie, którzy chcą pomagać w takich trudnych chwilach jak pożar 14 lipca. Są dobrzy ludzie w Krotoszynie, bez dwóch zdań, natomiast chciałbym Was prosić, tych dobrych ludzi, którzy macie te dobre fluidy, którzy napędzają innych do działania, żebyście też byli równie głośni na mediach społecznościowych jak hejterzy, którym się nic nie chce i którzy po robocie piją czteropak i mają dużo czasu, żeby pisać na Facebooku różne bzdury. Więc Was, tych aktywistów, tych ludzi, którzy pomagacie, też zachęcamy do tego, żebyście pokazywali dobre rzeczy, a nie tylko dali pole do popisu tym, którzy wszystko widzą w tych czarnych barwach. Jeżeli chodzi o materiał na pierwszej stronie, to też mamy jubileusz firmy Dafmal, o którym już wiecie, że w przyszłym roku firma Dariusza Fabianowskiego świętuje 25-lecie. Zaczynamy tę publikację na stronie pierwszej, kończy się ona na stronie siódmej. Historia firmy od podstaw, jak pan Dariusz ją budował. Monika, też znasz pana Darka. To chyba taki fajny moment, że człowiek 25-lecie działalności. To jest coś chyba godnego uwagi. Dokładnie. To jest też człowiek, który też nigdy nie odmawia pomocy mimo swojego natłoku obowiązków w pracy, szkoli wielu uczniów. I naprawdę jest dobrym fachowcem i myślę, i też można o nim powiedzieć, że to jest jednak społecznik i też taki aktywista i naprawdę gratuluję mu tego jubileuszu, bo to jest bardzo cenny jubileusz dla firmy Dafmal i dla całej generalnie jego rodziny, bo to jakby cała rodzina jest zaangażowana w tą firmę, więc małżonka i Dariusz. No i też miał swój udział w weekendowych akcjach, także też bardzo dziękujemy Dariuszowi za to, że nas wspiera zawsze. Okej. Co na stronie drugiej z kolei? Wmurowanie aktu erekcyjnego przy nowej części inwestycji związanej ze szpitalem. O tym sobie na pewno przeczytacie. Odbyła się też trzecia edycja Kaczora w Smoszewie. Bardzo fajny event. PGKiM, strona czwarta, pokazuje, w jakim kierunku zmierza i jak będą wyglądać inwestycje z udziałem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Mowa tutaj chociażby o instalacji do przetwarzania osadu oraz instalacji fotowoltaicznej czy rozbudowy sieci wodociągowej. Super, że takie inicjatywy są podejmowane. Zaczynamy też tematy polityczne, ale o tym będziemy rozmawiać jakby w innej przestrzeni czasowej. Oczywiście dodatek Zdrowie i Uroda, czyli rozkładówka. O kartach partnerskich nie zapominajcie, bo przez okrągły rok w 31 firmach możecie zdobywać różnego rodzaju promocje. Karty do odbioru w redakcji od poniedziałku do piątku między 8 a 16. Troszeczkę sportu. Szczepan Zimmermann, brązowy medalistą Mistrzostw Polski w trójboju siłowym. Niestety Astra Krotoszyn oraz Biały Orzeł Koźmin odpadły z rozgrywek o okręgowy Puchar Polski. Wczoraj w Krotostrefie mówił zresztą o tym Grzesiu Nowak, który gościł Waldemara Wroneckiego. W tym wydaniu również katalog budowlany, czyli przekrojówka firm. Potrzebujecie czegoś do własnego domu, mieszkania, to myślę, że idealnie się to Wam sprawdzi i przyda. Na pierwszej stronie pietrzak24.pl. Natomiast Moniko, wiem, że słyszałaś i oglądałaś różne nasze materiały, bo jak wiecie, odpaliliśmy Krotostrefę. Jak Ty opiniujesz ten pomysł? Ja myślę, że pomysł jest bardzo fajnym pomysłem. Jakby brakowało takiego czegoś w Krotoszynie i myślę, że jeżeli będziemy dalej to lajkować, udostępniać i oglądać przede wszystkim, to naprawdę trafi to do dużej jakby publiczności i życzę powodzenia, bo to jest naprawdę fajny projekt. Fajny projekt. Też mamy nadzieję, że się to spotka z Waszym i zrozumieniem, i satysfakcją, że wychodzimy jakby poza ten margines, który był do tej pory, że dajemy Wam innowacyjne możliwości. Wczoraj, jak wspomniałem, był Waldek Wronecki gościem. W miniony piątek mówiliśmy o Festiwalu Ognia, mówiliśmy troszeczkę o szpitalu. Wcześniej był Krzysztof Kubik, czyli ta głośno opisywana przez wszystkie media akcja, wystąpienie z PiS-u i co dalej. Premierowym gościem Dawida Kujawskiego w 3-2-1 Sport był Szczepan Zimmermann. Mamy dla Was w Krotostrefie już jutro bardzo mocny materiał związany z Male Krotoszyn, także oglądajcie nas już w dniu jutrzejszym. Więcej szczegółów teraz nie podam, ale zobaczycie zajawkę wkrótce tego programu. Natomiast Monika, ja lubię zadawać trudne pytania. Wczoraj powiedziałaś mi, że
Krotostrefa fajnie się przyjęła, to co powiedziałeś przed momentem, natomiast też powiedziałeś, że są ludzie, którzy jakby wiążą wydarzenia z krotostrefy z tym, że zaczynamy sprzyjać z SEO, bo akurat były dwie osoby, które gdzieś tam się pojawiły. Ja dodam więcej, że wszyscy nasi prezenterzy, żaden z naszych prezenterów nie jest na żadnej liście wyborczej i staramy się, tak jak Gazeta Lokalna Krotoszyn jest niezależna, Krotostrefa jest, będzie i była niezależna. Każdego z Was, którzy podważają naszego gościa czy to, co on mówi, zapraszamy do opiniowania. Tylko nie opiniujcie do mnie na Messengerze prywatnie, tylko miejcie odwagę napisać to w komentarzach, a jeżeli macie jaja, to przyjdźcie do studia. Zaprosimy każdego, kto będzie miał coś sensownego do powiedzenia. A wracając do tego pytania, powiedziałaś, Moniko, wczoraj, że słyszałaś od ludzi, że właśnie jakbyśmy zbratali się z SEO. Chciałbym wiedzieć coś więcej na ten temat. Wiem, że tego się nie spodziewałaś, bo może padną nazwiska. Ja chętnie tych ludzi zaproszę do programu, skoro taka jest opinia publiczna. Znaczy się, no bo to może taki zbieg okoliczności, że po jedno, po drugim, akurat w dwóch kolejnych programach pojawili się kandydaci z... Ale przyznasz, że nie rozmawialiśmy o polityce, tylko o danych wydarzeniach. Zgadza się. Cenię jednego i drugiego pana, którzy byli u ciebie, u was w programie w Krotostrefie. Są to naprawdę, myślę, że można z nimi współdziałać. Są to, tak jak bardzo mi się podobało określenie Grzegorza, że Waldek jest dżentelmenem i tu muszę przyznać, że faktycznie jest to dżentelmen z wyższej półki. I myślę, że może to taki zbieg okoliczności, ludzie to oczywiście odbierają, bo teraz jest ciężki czas przed tymi wyborami, ludzie po prostu każdy jakby szuka gdzieś takiego, ach, bo on teraz się udziela, bo jest przed wyborami, więc no myślę, że to po prostu taki zbieg okoliczności. Kolejni goście rozwieją te wątpliwości i będą zupełnie pod innym kątem. No muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy poumawiani na kolejne programy z przedstawicielami różnych frakcji wyborczych, ale kampanię wyborczą każdy robi na swój sposób i my też będziemy dedykować programy i wtedy będziemy rozmawiać stricte o tematach wyborczych. Natomiast jeżeli ktoś działa w jakichś strukturach, organizuje jakiś event, czy przyczynił się do czegokolwiek w mieście, o czym ludzie mówią, o co powinniśmy Wam przekazać, to bez agitacji wyborczej ta osoba będzie u nas w studio i mamy już kilka fajnych nagrań, troszeczkę zamrożone w lodówce, ale będziemy je Wam z czasem przypominać i będziemy je Wam udostępniać. Kończymy, bo nie chcemy przedobrzyć, a każdy ma swoje obowiązki, prawda, których jest sporo. Dziś gościem w prasówce GL Krotoszyn była Monika Kwiatkowska. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dobrego dnia Wam życzymy, pozytywnego dnia Wam życzymy i do zobaczenia niebawem. Cześć.